spędza Dzień Kobiet? W samotności, niestety. A w latach ubiegłych jak to wyglądało? No, kiedyś było inaczej, wśród koleżanek, a teraz wszystko powyjeżdżało gdzieś tam. O, ja wcale nie spędzam, ja nie lubię kobiet. Dzień Kobiet, jeszcze nie mam planów. A co w ogóle pan myśli o tym święcie? No, myślę, że to jest odpowiednie święto i należy uszanować, ponieważ kobiety są nam bardzo potrzebne. A by jak najwięcej takich świąt. A jak pani spędza ten dzień? Bardzo miło. Z kwiatkami, z kolacją? Z koleżankami, no z kwiatami raczej. Bo bardzo dobrze, że jest, każdy docenia, że kobieta ma jakieś święto, nie? Nie musi harować, kosą kosić. A jak pan zamierza to święto spędzić teraz w czwartek? Ja w Polsce to tylko jestem przejezdnie tutaj, bo nie jestem stąd, także nie wiem, jakąś kobietę znajdę i wręczę jej bukiet kwiatów. Co pani myśli na temat święta kobiet? No ja jestem bardzo zadowolona, że takie coś istnieje, tylko mniej zadowolona z tego, wie pani, że coraz mniej jest takie popularne. Wszyscy zaczynają nie świętować, no ale powinni nas troszkę, wie pani, szanować nawet za to, choćby za to, że bawimy wnuki. Chciałoby się otrzymywać piękne kwiaty, czekolady, uśmiech i dobre słowo przede wszystkim. Co pani uważa na temat święta kobiet? No, wydaje mi się, że święta dobre, dlatego że każda kobieta lubi otrzymywać kwiaty. A jak to do tej pory pani wyglądało? No różnie. Czasami dostawałam kwiaty, czasami nie. Powinien być Dzień Kobiet ze względu na to, że no chyba kobiety sobie na to zasłużyły, żeby obchodzić ten Dzień Kobiet. Mówię, że to komunistyczne święto, ale ja uważam, że nie. To jak pan spędza ten dzień? No w domu, w domu. Z kwiatkami, z kolacją? No jestem wdowiec. No uważam, że to jest jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, właściwie nie mam pojęcia. A może jak pani spędzała Dzień Kobiet w ubiegłych latach? Normalnie, tak jak zwykle. Z kwiatkami bez? Czasem tak, czasem z kwiatkami. Co pani uważa na temat Dnia Kobiet? No, uważam, że jest to święto jak każde inne i należy je obchodzić, pomimo tego, że w dawniejszych czasach różne opinie na ten temat były wydawane. My na przykład w przedszkolu obchodzimy to święto jak co roku, hucznie, zabawnie. No w tym roku wypada post, także nie będzie może hucznie, ale zawsze jest miło i wesoło. A jak pani to święto obchodzi prywatnie? Prywatnie? Tak jak każdy. O, dostaję kwiatek, jakaś miła kolacja i tyle. Właśnie dzisiaj rozmawiałam z panami. Co pani, to komunistyczne święto, pani do tego nie wraca. Jak? Także bardzo dobrze. Trzeba to kontynuować, niech panowie dbają o nas. Co pani uważa na temat święta kobiet? Święta kobiet? No fajne święto, dobre, chociaż nigdy prezentów nie dostaję, bo nikt mi nie daje, ale jakoś tak dobrze jest. Prawie święta kobiet, co uważam? No, ja w zasadzie nie obchodzę już, jak była młodsza. Trzeba kobietę szanować. Na co tak, dzień? Trzeba, na co dzień, nie tylko święta raz w roku jakieś było, że było kwiatek, były te rajstopy, a chłop siada w wódkę, pił, a kobieta go obsługiwała. Tak kiedyś było. A teraz trzeba, żeby była szanowana ciągle i doceniana jej praca i w domu, i przy dzieciach, przy garkach. Wszystko jest bardzo ważne. Niektórym kobietom jest potrzebne to święto, ale jak właśnie, jak są szanowane na co dzień przez mężczyzn. Ale przyjemnie, jak mąż, czy tam ktoś pamięta. Docenia to i tam no. Pamięta. Co pan uważa na temat święta kobiet? Temat święta kobiet? Tak. Najbardziej jest dobre to, że są kobiety, a święto to jest druga kolejność. Dziękuję. No, jest to dzień jak każdy, wydaje mi się, i powinien być codziennie uczczone, a nie tylko w jeden dzień. Jest to wspaniałe święto, no i mężczyźni powinni o nas pamiętać, jak najbardziej. A jak pani to święto spędza co roku? No co roku raczej samotnie mąż wyjeżdża za granicę, ale później mi to wynagradza drobnym upominkiem wspaniałym. Co pani uważa na temat święta kobiet? Ja nie mam nic przeciwko temu. Chyba wszyscy mężczyźni kochamy kobiety, to ważne, żeby było takie święto dla nich. Powinno być, no. No raz do roku, no dlaczegożby nie, no. Ale dlaczego? No, każdy ma święto, jest Dzień Dziadka, Dzień Babki. Dlaczego może być nie być dla Dzień Kobiet? No, też powinno być. No. A jak pan to święto spędza? Wiem. Kupuje pan kwiaty? No, kupuję. Teraz to, jak człowiek pracuje, to raz kupi, raz nie kupi. No, jak bywa, tak bywa. No. Co pan sądzi na temat święta kobiet? No jest to święto dla nich, no i coś należy im chyba tam kupić, nie? A jak pan to spędza co roku? Oj, na razie jestem, no...
wolnym strzelcem, więc... Ale może mam nadzieję, że się coś tam trafi, jakaś dziewczyna, to może za rok. Uważam, że takie święto jest potrzebne. Dlaczego? Po prostu, żeby kobietom jakoś cześć oddać. No i jak pan zazwyczaj spędza to święto? W gronie rodzinnym raczej. Mam córkę. No, powinno być. Każda kobieta chciałaby być jakoś tam obdarowywana prezentami, a to jest dobra okazja na to. Co pani myśli na temat święta kobiet? Nie wiem. Powinno być obchodzone, czy nie? Powinno. Ale dlaczego? O! Bo jak jest dzień chłopaka, to i to dzień kobiet powinien być. Nie obchodzimy święta kobiet. Dlaczego? Dlatego, że nie obchodzimy różnych świąt. Nie jest to święto związane w ogóle z Bogiem, a tylko takie święta obchodzimy. No uważam, że jest potrzebne, że jest to jeden dzień, kiedy można docenić kobiety. Co pani uważa na temat święta kobiet? Ja to już nie wiem, co uważam teraz. Naprawdę. A może kiedyś, jak się obchodziło takie święto? No przyjemnie było. A teraz to nie wiem, bo już człowiek starszy, to już nikt nie przychodzi do mnie. Przeżytek. Co pani myśli na temat święta kobiet? Święta kobiet? Ja wiem, co sądzę. To starodawne święto, niech będzie, niech pozostanie.